witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej przez Piotrkowski Klub Konfederacji. Moje imię nazwisko Maciej Zadomiński. Przybyłem tutaj wraz z liderami klubu Mariuszem Lorencem oraz Marcinem Pietrasem. Konferencja prasowa ma przede wszystkim omówić zagadnienie związane z planowanymi pracami legislacyjnymi nad ustawą niesławną, ustawą 1449, to jest ustawą segregacji sanitarnej, która jest takim swoistym koniem trojańskim, która zawiera bardzo dużo zapisów antyobywatelskich, łamiących prawa obywatelskie, łamiących prawa gospodarcze i nie tylko. Poszczególne zapisy tej ustawy postarają się przedstawić nasi liderzy. Może jednym z pierwszych, którzy postarają się zanalizować takowe, postara się to zrobić pan Marcin Pietras. Proszę pana. Dzień dobry państwu. Ja chciałem się skupić na fragmencie, jeden z fragmentów tej ustawy dotyczącej tak zwanego funduszu kompensacyjnego, czyli funduszu, który ma rzekomo w końcu powstać w związku z występującymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Z tym, że założenia tego funduszu są, można powiedzieć, dość przewrotne, bo o odszkodowanie będzie mogła się starać tylko taka osoba, która doznała wstrząsu anafilaktycznego bądź przebywała w szpitalu ponad 14 dni. Wszelkie inne skutki zdrowotne po przyjęciu szczepionki, które nie zakończyły się wstrząsem bądź nie zakończyły się hospitalizacją przynajmniej 14-dniową, nie będą brane pod uwagę.